Cześć, hej, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj zapraszam Was na krótką prezentację dwóch pendrive'ów od Adaty. Jeden z nich to Adata UV150 pendrive ze standardem USB 3.0 o pojemności 16 GB. Natomiast drugi to Adata UV210 pendrive o pojemności 32 GB, ale w standardzie USB 2.0. Zobaczymy sobie te pendrive z bliska, rozpakujemy je, sprawdzimy sobie, jakie mają prędkości przy przesyłaniu danych i podsumujemy takie porównywawcze testy tych dwóch pendrive'ów. Zapraszam gorąco na ten film. Jak wspomniałem we wstępie, pierwszy z nich to Adata UV210 o pojemności 32 GB USB 2.0 pendrive. Natomiast drugi to Adata UV150 16 GB USB 3.0 Ready. Na początek zobaczmy sobie ten, rozpakujmy sobie, zobaczmy, jak on dokładnie wygląda. Wszystko jeszcze fabrycznie zafoliowane. Bardzo fajnie wykonany, elegancki, aluminiowy pendrive. Wyjmiemy sobie też ten drugi z zapakowania i zobaczymy, jak się one prezentują. Mamy obydwa, jak wiadomo, o gustach się nie dyskutuje, w każdym razie akurat mnie przypadł do gustu ten pendrive po lewej stronie. Adata 32 GB jest wykonany z aluminium, naprawdę bardzo estetycznie, elegancko wygląda. Brakuje tutaj w nim, jak widzicie, USB 3.0, byłby to świetny dodatek, aczkolwiek już teraz naprawdę sprawia duże wrażenie. I mnie osobiście się bardzo podoba. Natomiast USB 3.0 pendrive mamy wykonany z plastiku w kolorze akurat czerwonym. Taki kolor dostałem na potrzeby testów. Aczkolwiek z tego, co widziałem, jest jeszcze dostępna wersja kolorystyczna czarna. UV150 16 GB USB 3.0. Co tu się dużo rozwodzić? Pendrive jak pendrive, niewielkich rozmiarów, pamięć przenośna. Różne wersje obudów mają takie pendrive'y. Ten na pewno będzie szybszy w przesyłaniu danych, natomiast na ten zmieścimy więcej naszych danych. Jak wspomniałem, ten dla mnie jest ładniejszy, natomiast ten na pewno będzie szybszy przy wszelakim kopiowaniu naszych danych. I tutaj wykorzystam mojego huba USB. Do jednego z gniazd wepniemy ten piękny aluminiowy pendrive, natomiast do drugiego wepniemy ten szybszy, czerwony, plastikowy. Pamiętajmy, że tutaj jest wszystko podłączone w standardzie USB 3.0. Hub również taki standard obsługuje, wszelkie okablowanie również jest USB 3.0. Sprawdzimy sobie prędkości kopiowania na te pendrive'y. Zobaczymy, który wypadnie lepiej. Przenosimy się na pulpit i widzimy w moim komputerze wykryte dwa dyski. Jeden z nich, dysk wymienny, o pojemności 32 GB, to jest ta pamięć przenośna aluminiowa, ten pendrive UV210. Natomiast ten o pojemności 16 GB jest to Adata UV150. Zobaczmy sobie w praktyce, jak wygląda prędkość kopiowania takich plików. Ja tu sobie wybiorę jakiś gotowy, no załóżmy, 700 MB plik, kopiuj, przenosimy się na dysk, na pendrive USB 2.0 UV210 i kopiujemy sobie nasz plik. Zobaczmy, jakie tutaj prędkości będziemy uzyskiwać. Na razie sobie komputer tutaj przelicza. No i szybkość mamy około 4,15 MB na sekundę. Zobaczymy, jak to na koniec będzie wyglądało w praktyce. I nasze przesyłanie dobiega końca. Jak widzicie, ta szybkość wahała się w granicach 4,15 do 6 MB na sekundę.
Przypominam tutaj, że testowaliśmy pendrive USB 2.0 UV210. Ten sam plik również skopiujemy sobie z dysku. Skopiujemy sobie z dysku na ten drugi pendrive 16-gigabajtowy UV150. Zobaczymy, jakie tutaj prędkości będziemy uzyskiwać. I zobaczmy, tutaj mamy już znacznie większe te szybkości. W granicach 15 MB na sekundę taki plik 700 MB się tutaj przenosi na ten dysk. Kopiuje właściwie, przepraszam. Czyli w praktyce ten pendrive będzie znacznie szybszy i praktyczniejszy pewnie przy przesyłaniu dużych plików. Tutaj muszę wam powiedzieć przy okazji jeszcze, że akurat ten ADATA UV210, ten aluminiowy pendrive, dosyć grzeje się podczas takiego przesyłania danych. Ja tutaj dotknąłem go sobie i naprawdę czuć te temperatury. Natomiast czerwony, jak to w plastiku, na pewno mniej będzie się grzał. Podsumowując, oba z tych pendrive'ów są godne uwagi. Mnie akurat przypadł do gustu ten aluminiowy, niewielki pendrive. Możemy go sobie przypiąć nawet do kluczy, może służyć nam jako breloczek. Fajnie naprawdę wygląda. Natomiast osoby, które lubią szybką transmisję danych, szybkie przesyłanie, na pewno wybiorą ten pendrive, który umożliwia komunikację w standardzie USB 3.0. Natomiast, jak wspomniałem, to jest kwestia gustu, także musicie się zastanowić, czy wolicie lepszy, fajniejszy design, czy większą szybkość przesyłania danych. Aktualne ceny tych dwóch urządzeń, tych dwóch pendrive'ów znajdziecie w opisie filmu. Ja wam serdecznie dziękuję za tą krótką prezentację. Do zobaczenia w kolejnych filmach.